Większość z nas potrafi przywołać w myślach jedną lub kilka spraw, które poruszyły nami najbardziej i do których często wracamy myślami. Na mojej liście jest kilka takich historii, jak m.in. ta, o której opowiem w dzisiejszym odcinku, lub ta, którą niedawno poznałam za sprawą książki Katarzyny Nowak o tytule Sama. Sama to nie jest zwykła książka, bo to wstrząsający zapis wspomnień teraz już dorosłej kobiety, która lata wcześniej została skrzywdzona przez duchownego. To do bólu prawdziwa historia i opis tego, co przeżyła pani Katarzyna i z jaką obojętnością na krzywdę niestety się spotkała. Jest to wyjątkowo mocny reportaż, chyba najmocniejszy, z jakim do tej pory się zetknęłam, i chociaż zdaję sobie sprawę, że nie jest dla każdego i że nie każdy będzie w stanie przez niego przebrnąć, to jest to potrzebny głos, którego nie wolno uciszyć. Autorka, wydając tę książkę, wykazała się ogromną odwagą i siłą, co warto docenić. Nie bała się też zawalczyć o swoje i jako pierwsza w Polsce za swoją krzywdę pociągnęła do odpowiedzialności nie tylko oprawcę, ale i cały Kościół. Sprawę w sądzie wygrała i wywalczyła milionowe odszkodowanie oraz dożywotnią rentę. Warto zapoznać się z tą historią, mimo że jest trudna i nie da się jej opisać czy ocenić. Trzeba jej po prostu wysłuchać. Dzięki mojej współpracy z aplikacją do słuchania audiobooków i czytania e-booków BookBeat możecie wysłuchać tego 5,5-godzinnego reportażu za darmo. Wystarczy, że wejdziecie na stronę bookbeat.pl i podczas rejestracji nowego konta użyjecie kodu HERING. Dzięki temu otrzymacie darmowy dostęp w wersji Basic, co da Wam 30 godzin słuchania do wykorzystania przez 45 dni. Po rejestracji z użyciem kodu instalujecie na swoim telefonie lub tablecie prostą aplikację i od teraz możecie słuchać ulubionych audiobooków gdziekolwiek jesteście. Zachęcam Was do przetestowania aplikacji BookBeat, szczególnie że nic Was to nie kosztuje, a z subskrypcji możecie zrezygnować w dowolnym momencie. Czeka tam na Was m.in. wspomniany przeze mnie wcześniej reportaż o tytule Sama, ale i cała masa innych książek z literatury faktu czy true crime. Więcej informacji wraz z linkiem z wpisanym już kodem HERING znajdziecie w opisie tego filmu. Tymczasem razem z BookBeat zapraszamy na najnowszy odcinek. Sprawa, o której dzisiaj opowiem, to historia kryminalna, która zmyliła wielu. Dosadnie obrazuje, że czasami wielkie zło może kryć się za błahostką, z której może zrodzić się ogromna tragedia. W dzisiejszym odcinku opowiem o sprawie, którą w napięciu śledzili ludzie z całego kraju, do samego końca licząc na szczęśliwe zakończenie. Jest rok 2015. Dla Polaków to czas wielkich zmian, bo w tym roku Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory parlamentarne, a Andrzej Duda zostaje prezydentem. Warszawiacy cieszą się z otwarcia drugiej linii metra, a cała Polska świętuje awans na Euro 2016. W popularnych stacjach radiowych ciągle słychać najnowszy przebój Sarsy Naucz Mnie, a do kin po wielu latach przerwy trafia najnowsza odsłona sagi Gwiezdne Wojny. W tym samym czasie w niewielkim mieście, w Krapkowicach, mieszka Wiktoria. Krapkowice to niewielkie senne miasteczko w województwie opolskim, które leży niedaleko czeskiej granicy. Jest to jedno z najstarszych miast Śląska, które przyciąga miłośników historii i turystyki, którzy chcą na przykład w jeden dzień zobaczyć ciekawe miejsce w Polsce. Mieszka tu mało, bo niewiele ponad 16 tysięcy ludzi i o ile nie można powiedzieć, że zna się tutaj każdy, to z pewnością żyje się tutaj z daleka od zgiełku metropolii. Życie jak gdyby płynie tutaj wolniej, a monotonia daje mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa i sprawia wrażenie, że nic złego nie może się tutaj wydarzyć. Miasto graniczy z mniejszym Gogolinem, z którym tworzy pewnego rodzaju mini aglomerację, bo miasta te od zawsze przez wielu traktowane były jak jeden byt.
Dzisiaj jednak niczym murem oddzielone są od siebie autostradą A4, którą można pokonać tylko w kilku miejscach za pomocą wiaduktów albo nieoświetlonych tuneli technicznych, z których zresztą regularnie korzystają mieszkańcy obu miejscowości. W Krapkowicach, bardzo blisko jednego z kilku takich przejść, na osiedlu 30-lecia mieszka zwyczajna trzyosobowa rodzina. 38-letnia Alina i 42-letni Krzysztof są szczęśliwym małżeństwem od wielu lat i wspólnie wychowują swoją jedyną córkę, Wiktorię. Wiktoria to dorastająca 15-latka, która uczy się w publicznym gimnazjum nr 2 imienia Powstańców Śląskich. Chodzi do ostatniej, trzeciej klasy o profilu sportowym. Dziewczyna uczy się poprawnie i nie sprawia żadnych kłopotów wychowawczych, ale raczej trzyma się na uboczu. Ma garstkę bliskich znajomych i bez nich przy boku jest raczej cicha i nieśmiała, chociaż ma duże powodzenie wśród chłopców. Jej wycofanie wynika jednak prawdopodobnie z pewnych doświadczeń. Do szkoły sportowej uczęszcza dopiero od września. Wcześniej chodziła do innego gimnazjum, gdzie przez 2 lata była gnębiona i poniżana przez grupę rówieśniczek. Mówi się, że uraziła liderkę szkolnej grupki dziewczyn, spotykając się z chłopakiem, którym tamta sama była mocno zainteresowana. W ramach zemsty Wiktoria stała się obiektem drwin i fałszywych plotek, aż wszystko zaczęło ją przerastać. Poprosiła wtedy rodziców o pomoc i przeniesienie jej gdzie indziej, gdzie wreszcie zazna spokoju. W nowej szkole dziewczyna nieco odżywa, chociaż i tu trafia na kilka silniejszych charakterów, które pocztą pantoflową dowiadują się o poprzednich niechęciach i próbują poprawić sobie humor jej kosztem. Nie jest to może tak nagminne i uporczywe jak wcześniej, ale i tak sprawia, że dziewczynie czasem zwyczajnie nie chce się iść do szkoły i musi się do tego zmuszać, albo wybiera inną drogę, czyli wagary. Czasem to właśnie ucieczka jest dla niej najlepszym rozwiązaniem, bo niektóre rówieśniczki nie mają litości. Dokuczają Wiktorii, złośliwie komentują na każdym kroku i wzajemnie się nakręcają, nawet gdy ich ofiara stara się unikać konfrontacji i eskalacji problemu. Nie jest do końca jasne, dlaczego i w nowej szkole to właśnie Wiktorię obierają sobie za cel. Być może to dlatego, że nastolatka po prostu nie potrafi się postawić, a może też dlatego, że złośliwe rówieśniczki jej zazdroszczą. Wiktoria jest atrakcyjną nastolatką. Jest wysoka, szczupła i wysportowana. Ma długie, gęste i ciemne włosy, przez co zwraca uwagę kolegów ze szkoły. To, co wyróżnia Wiktorię na tle większości swoich rówieśniczek, to fakt, że ma już swoją pasję i jest nią ogromne zamiłowanie do sportu. Dziewczyna kocha przede wszystkim sporty zespołowe, a szczególnie piłkę nożną. Po szkole Wiktoria nie włącza filmów czy seriali dla nastolatek. Nie odwiedza galerii handlowych, bo nie interesuje się makijażem czy modą. W wolnych chwilach najchętniej zasiada na kanapie, włącza mecze piłki nożnej i razem z tatą kibicują ich ulubionym drużynom. W jej pokoju zamiast plakatów z ulubionym boysbandem czy znaną piosenkarką, albo zamiast obrazków czy dziewczęcych ozdób, wisi ogromna biała flaga Realu, a łóżko przykrywa narzuta z logo klubu. Sportowa pasja Wiktorii nie kończy się jednak na kibicowaniu, bo w jej pokoju na meblach stoją liczne puchary czy nagrody za wygrane zawody i turnieje. Dziewczyna z sukcesami gra w piłkę ręczną i świetnie sprawdza się w roli bramkarza, i to w szkolnej reprezentacji. Właśnie to wszystko razem wyróżnia ją od większości swoich rówieśniczek. Wiktoria jest wysportowana i zna się na sporcie, który raczej interesuje płeć przeciwną. W dodatku jest atrakcyjna, przez co wzbudza niemałe zainteresowanie chłopców ze szkoły. Nie tylko dlatego, że po prostu im się podoba, ale też mogą porozmawiać z nią o czymś więcej niż tylko o szkole czy poplotkować o kolegach i koleżankach. Wiktoria nie jest więc zwyczajną dziewczyną. To także kumpela, z którą można pokopać w piłkę i która ma coś do powiedzenia w męskim świecie. Dla wielu obserwujących sytuację z boku, to właśnie o to chodzi w niechęci ze strony rówieśniczek. Inne dziewczyny być może są zazdrosne o uwagę, jaką mimowolnie skupia wokół siebie Wiktoria. Nie jest to jednak żadne wytłumaczenie na ich krzywdzące zachowanie. Jednak jeżeli to rzeczywiście zazdrość o zainteresowanie płci przeciwnej, to tym bardziej jest to niezrozumiałe.
Wiktoria jeszcze jakiś czas temu była w związku z chłopakiem o imieniu Dawid, o którym chyba nadal ciepło myśli, bo nosi od niego łańcuszek z zawieszką w kształcie serca. Obecnie od niedawna spotyka się z o 4 lata starszym Darkiem i nie zanosi się na to, by szukała nowej miłości. Pomimo przeciwności i przykrości, jakich zdarza jej się doświadczać, na co dzień Wiktoria jest uśmiechnięta, energiczna i ma też przy sobie koleżanki, które są jej przychylne i z którymi spotyka się także po szkole. To one wspierają ją, dodają otuchy i nie są zawistne. Takich właśnie osób potrzebuje w swoim otoczeniu Wiktoria. Bo chociaż na boisku daje z siebie wszystko, to w kontaktach międzyludzkich jest już skryta i skromna. Czasami wręcz chodzi swoimi drogami i wiele rzeczy trzyma tylko dla siebie. Mimo wszystko raczej nie ma większych tajemnic ani przed przyjaciółmi, ani przed rodzicami, z którymi także ma bardzo dobry kontakt. Pani Alina i pan Krzysztof często rozmawiają z córką i wspierają ją. Czasami oczywiście zdarzają się między nimi drobne sprzeczki, które są przecież normalne w okresie dorastania, ale wszystkie gorsze momenty szybko mijają i zastępuje je szczera rozmowa. Chociaż rodzina z całych sił stara się trzymać razem, to niestety okresowo jest to utrudnione, bo mama Wiktorii co jakiś czas wyjeżdża do pracy, którą ma w Holandii. Mimo tego mama i córka starają się utrzymywać stały kontakt bez względu na odległość, jaka je dzieli. Często do siebie dzwonią, a jeszcze częściej piszą za sprawą komunikatorów. Gdy mamy nie ma w kraju, to tata przyjmuje wszystkie obowiązki i pilnuje, żeby córka trzymała się ustalonych zasad. Na całe szczęście, pomimo tego, że Wiktoria jest w teoretycznie trudnym wieku, to nie ma z tym problemu, bo dziewczyna jest słowna i nie podważa autorytetu swoich rodziców. Są po prostu dla niej ważni i liczy się z ich zdaniem. Nie tylko oni mają duży wpływ na Wiktorię. Dziewczyna jest też bardzo silnie związana ze swoją babcią od strony mamy, która mieszka aż w Biskupcu Pomorskim na Mazurach. Pomimo, że dzieli je kilkaset kilometrów, Wiktoria odwiedza swoją babcię tak często, jak tylko może. Ma nawet pewne plany i marzenia. W Krapkowicach chce skończyć gimnazjum i technikum, a później marzy, żeby wyprowadzić się na Mazury, żeby być blisko swojej ukochanej babci i miejsc, które tak bardzo uwielbia. Plany o opuszczeniu aktualnego miejsca zamieszkania na chwilę obecną wydają się być jeszcze odległe. Teraz Wiktoria chciałaby spełniać się w roli piłkarki ręcznej. Marzy o tym, żeby grać w Gwardii Opole. Myśli też, żeby połączyć swoją sportową pasję z życiem zawodowym i w przyszłości być może zostać trenerką. Realizacja tych marzeń wcale nie musi być trudna, bo dziewczyna ma do tego predyspozycje. Jest też wyjątkowo zdyscyplinowana i jak na swój wiek twardo stąpająca po ziemi. Poza posiadaniem tak sprecyzowanych planów jak na tak młodą osobę, to życie Wiktorii nie odbiega niczym od życia większości nastolatek. Jest jeszcze dzieckiem, które lubi przytulać się do mamy i taty, potrzebującym wsparcia swoich rodziców. Jest dziewczyną, która często myśli o babci i tęskni za nią i która mocno przeżywa szkolne konflikty. Z drugiej strony powoli staje się kobietą. Dorastając, rozwija swoje pasje, poznaje przyjaciół i robi plany na dorosłą przyszłość. Jest 7 marca 2015 roku, to sobota. Wiktoria rozpoczyna dzień od rozmowy na komunikatorze ze swoją mamą. Są przyjaciółkami i mają ze sobą dobry i stały kontakt. Pani Alina właśnie teraz jest za granicą, ale nie oznacza to, że nie bierze udziału w życiu swojej córki. Dzisiaj ich rozmowy wydają się nie mieć końca, bo mama z córką wybierają dla Wiktorii sukienkę na zbliżające się wesele. Nastolatka jest tym podekscytowana. Podsyła swojej mamie różne propozycje i zdjęcia i razem porównują je i oceniają i starają się znaleźć najbardziej odpowiednią kreację. Ostatecznie jedna sukienka najbardziej przyciąga uwagę obu i chyba zapada decyzja, że to właśnie ta jedyna. Dzisiejsza luźna rozmowa jest potrzebna Wiktorii. To dobra odskocznia, bo dzień wcześniej dziewczyna trochę pokłóciła się z tatą i ten weekend rozpoczął się w nie najlepszej atmosferze. Prawdopodobnie z powodu konfliktu z koleżankami, Wiktoria opuściła wczoraj cały dzień w szkole, o czym po fakcie dowiedział się pan Krzysztof i co oczywiście mu się nie spodobało. Musiał poważnie porozmawiać z Wiktorią, a takie rozmowy nigdy nie są miłe,
Ale ostatecznie mężczyzna nie nakłada na córkę żadnej kary. Pomimo zawodu jest wyrozumiały, bo wie, że pomijając te drobne wpadki, może polegać na Wiktorii. Tata nie chce zresztą, żeby niewinne wagary miały zepsuć wszystkim cały weekend, dlatego pozwala nawet córce wyjść z domu na spotkanie z koleżankami. Jest weekend, a na dodatek zapowiadają piękną pogodę. Szkoda, żeby Wiktoria spędziła ten czas zamknięta w domu. Dziewczyna bardzo cieszy się, że czekają sobota w gronie przyjaciół. Upiekło jej się, dlatego zanim tata się rozmyśli, zaczyna zbierać się do wyjścia. Wkłada na siebie ciemnoszare leginsy, szarą bluzę i czarną skórzaną kurtkę. Na nogi wkłada czarno-czerwone sportowe buty i przed wyjściem robi sobie jeszcze zdjęcie w lustrze, które wysyła swojemu chłopakowi Darkowi. Na przesłanej fotografii jest uśmiechnięta, a do zdjęcia dodaje krótkie pa, po czym wychodzi z komunikatora. Nie informuje swojego chłopaka, dokąd idzie ani z kim ma się spotkać. Nie pisze mu też, jakie ma plany na dzisiejsze popołudnie i wieczór. Tacie przekazuje, że spotyka się z koleżankami i umawia się z nim, że wróci do domu najpóźniej o 21:00. Zgodnie z tym, co Wiktoria przekazała swojemu tacie, rzeczywiście widzi się z koleżankami, z którymi już wspólnie wybierają się do sąsiedniego miasta oddalonego o 4 km od Krapkowic, do Gogolina. Jest to miejsce, które często odwiedzają w dni wolne od szkoły i które znają już jak własną kieszeń. Nastolatki i dzisiaj, jak to zwykle mają w zwyczaju, spacerują po mieście, rozmawiają, wygłupiają się, nie robią ani niczego konkretnego, ani nadzwyczajnego. W ten sposób, w miłym towarzystwie, dziewczynom upływa kilka godzin i powoli zaczyna się ściemniać. Chociaż Wiktoria ze względu na to, że jest weekend, może być dzisiaj poza domem trochę dłużej niż zwykle, to jednak ostatecznie nie ma zamiaru skorzystać z tego przywileju. Gdy zaczyna zbliżać się 18, dochodzi do wniosku, że jednak wróci do domu wcześniej i to z dwóch powodów. Po pierwsze, chce dokończyć sprzątanie pokoju, które rozpoczęła jeszcze rano, a po drugie, chce przygotować się na spotkanie ze swoim chłopakiem Darkiem. Jutro jest niedziela 8 marca, czyli Dzień Kobiet. Darek i Wiktoria umówili się, że cały ten dzień spędzą razem i dziewczyna nie chce, by na jutro zostały jej jeszcze jakieś obowiązki. W związku z tym, trochę po 18, nastolatka żegna się z przyjaciółmi i zaczyna kierować się w stronę domu. Postanawia jednak skorzystać z tego, że jest ładna pogoda i nie kieruje się na przystanek autobusowy. Lubi ruch, dlatego prawie 4-kilometrowy spacer do domu nie robi na niej wrażenia, a wręcz brzmi jak przyjemny około 40-minutowy trening. Dodatkowo Wiktoria doskonale zna drogę. Przemierzała ją już wiele razy i zna nawet skrót, dlatego jako że robi się już ciemno, wybiera nieco krótszą, ale i mniej uczęszczaną trasę, która znajduje się na starej trasie kolejowej między Krapkowicami a Gogolinem. Większość drogi prowadzi przez miasto i zabudowania. Dopiero ostatni kilometr to nieutwardzona droga przez las, ale po wyjściu z niego Wiktoria będzie musiała przejść już tylko 200 metrów, żeby znaleźć się w domu. Jest ten sam dzień i wybija godzina 21. Tata Wiktorii właśnie orientuje się, że córka jeszcze nie wróciła do domu. Jest tym trochę zdziwiony. Z reguły jest punktualna, a jeżeli już miałaby się spóźnić, to zawsze o tym informowała. Tym razem jednak nie dzwoni ani nie pisze, więc tata domyśla się, że lada moment pojawi się w drzwiach. Ale mija czas, a z każdą kolejną minutą spóźnienia pan Krzysztof zaczyna coraz bardziej się niepokoić o córkę. Chwyta więc za swój telefon i próbuje dodzwonić się do Wiktorii, ale od razu czeka go rozczarowanie, bo telefon dziewczyny jest wyłączony, co jest kompletnie nie w jej stylu. Mężczyzna już jak na szpilkach czeka wpatrzony w drzwi wejściowe i co jakiś czas spogląda na telefon w nadziei, że zaraz dostanie wiadomość od córki, ale gdy wybija 22, wtedy już zaczyna podejrzewać, że mogło stać się coś złego. Natychmiast kontaktuje się z koleżankami Wiktorii, ale żadna nie wie, gdzie jest dziewczyna. Do jednej z nich udaje się nawet osobiście, ale ustala, że wszyscy widzieli ją ostatnio około 18, czyli 4 godziny temu. Tata Wiktorii zaczyna być przerażony. Przypomina mu się, że w ostatnim czasie jego córka była trochę smutna i nieobecna.
Kiedy próbował wypytywać ją, co się dzieje i czy ma to związek z konfliktem w szkole, nastolatka wymijająco odpowiadała, że dowie się wszystkiego w swoim czasie. Teraz pan Krzysztof zachodzi w głowę, czy jej nieobecność ma coś wspólnego z tymi słowami, czy była to jakaś zapowiedź. Oddala od siebie negatywne myśli. Teraz coraz bardziej przekonuje się do wersji, że może córka potrzebuje oddechu i że kiedy ochłonie, to wróci do domu. Ojciec całą noc cierpliwie czeka na powrót Wiktorii. W głębi czuje, że to celowe działanie nastolatki. Mija jednak cała noc i nadchodzi niedziela, to 8 marca. Pan Krzysztof zaczyna już odchodzić od zmysłów. Telefon Wiktorii ciągle milczy, a on nie ma pojęcia, co robić. Postanawia, że musi działać i udaje się na najbliższy komisariat policji, żeby zgłosić zaginięcie córki. Gdy dociera na miejsce, czeka go jednak ogromne rozczarowanie, bo od dyżurnego dowiaduje się, że musi minąć 48 godzin od ostatniego kontaktu, zanim przyjmie zgłoszenie, co jest oczywiście nieprawdą, ale czego nie wie zrozpaczony ojciec. Funkcjonariusz ewidentnie bagatelizuje sytuację. Sugeruje, że może Wiktoria uciekła z domu, że może po prostu zasiedziała się u swojej koleżanki albo u chłopaka. Przytacza, że nastolatki w większości same wracają do domu albo przypadkowo trafia na nie policja. Na komisariacie ewidentnie nikt nie podchodzi do tego zaginięcia poważnie. Przerażony ojciec jest rozczarowany i skołowany, bo zupełnie nie tego oczekiwał. Zaczyna mieć wątpliwości i rozmyśla, czy może policjant ma rację, a to on przesadza. Wraca więc do domu z nadzieją, że może Wiktoria już wróciła i że skończy się tylko na poważnej rozmowie, ale kiedy z ogromnymi oczekiwaniami otwiera drzwi do mieszkania, szybko orientuje się, że jego córki tam nie ma i że nic nie wskazuje na to, że była w domu. Pan Krzysztof nie wie, co dalej robić i gdy rozmyśla, jakie teraz podjąć kroki, nieoczekiwanie rozlega się dźwięk dzwonka do drzwi. Mężczyzna zrywa się z miejsca z nadzieją, że to jego córka albo chociaż ktoś z dobrymi wiadomościami, ale w drzwiach zastaje Darka, chłopaka Wiktorii, który na dodatek w rękach trzyma kwiat w doniczce, amaryllis. Pan Krzysztof jest wyraźnie zdziwiony wizytą nastolatka, bo cały czas w głębi podejrzewał, że ten zapewne wie, gdzie jest jego córka, a teraz dowiaduje się, że także Darek nie ma pojęcia, co dzieje się z Wiktorią. Chłopak przyszedł zgodnie z ustaleniami. Umówił się z dziewczyną na dzisiaj i chociaż od wczoraj nie rozmawiali, to jednak nie wspominała o tym, że zamierza zmienić plany. Darek i przerażony tata zaczynają rozmawiać. Mężczyzna wprowadza go w sytuację, a chłopak Wiktorii jest zdumiony na wieść o tym, że jego dziewczyna nie wróciła na noc do domu. Sam uważa, że to do niej kompletnie niepodobne. Teraz już obu przeraża ta niewiadoma, że jeżeli nie jest ani z nim, ani z przyjaciółkami, to co się z nią dzieje? Pan Krzysztof i Darek wspólnie dochodzą do wniosku, że muszą działać. Razem analizują sytuację i ostatnie godziny i dni poprzedzające zaginięcie. Chłopak Wiktorii także przyznaje, że widział u swojej dziewczyny zmianę zachowania w ostatnim czasie i on potwierdza to, czego tak bardzo obawia się tata. Wiktoria bywała ostatnio zamyślona i smutna i teraz wie, że nie było to tylko jego wrażenie. Niestety mężczyznom nie udaje się zrozumieć, o co mogło chodzić, bo podobnie jak tacie, Wiktoria nie zdradziła także swojemu chłopakowi, co ją trapi, a na pytania o ponury nastrój odpowiadała lakonicznie i wymijająco. Cała niedziela mija na chaotycznym szukaniu Wiktorii, a po niej nadchodzi kolejny dzień. To poniedziałek, 9 marca i kolejny poranek bez żadnych wieści od dziewczyny. Pan Krzysztof ponownie stawia się na komisariacie. Żadnego znaku od Wiktorii nie ma już od blisko 48 godzin, w związku z czym policja w końcu przyjmuje zgłoszenie i rozpoczyna standardowe procedury, jak kontakt ze szpitalami czy innymi komisariatami. Także dzisiaj do mediów trafia zdjęcie Wiktorii, jej rysopis, a także opis ubioru dziewczyny z dnia zaginięcia. W komunikatach podawane jest, że Wiktoria ma 175 wzrostu i waży około 50 kg, że ma długie, ciemnobrązowe włosy i jak była ubrana 7 marca. Niedługo później już całe Krapkowice wiedzą, że w okolicy zaginęła jakaś młoda dziewczyna, a następnie mówią o tym większe media, takie jak Onet czy TVN24. W międzyczasie, gdy sprawa robi się coraz bardziej medialna, do Polski wraca mama Wiktorii.
Już pod czujnym okiem dziennikarzy ruszają też poszukiwania dziewczyny, chociaż policja tak naprawdę nadal podejrzewa ucieczkę. Mimo tego funkcjonariusze sprawdzają tereny przy trasie, którą mogła poruszać się zaginiona. Rodzina i bliscy znajomi Wiktorii czekają jak na szpilkach na jakieś wieści, bo całym sercem czują i wiedzą, że ucieczka z własnej woli nie wchodzi w grę. Znają Wiktorię i jej przyzwyczajenia. Faktem jest, że zdarzały jej się małe wagary od szkoły, ale są przekonani, że nastolatka nigdy nie uciekłaby z domu. Do tej wersji nie pasuje też to, że dziewczyna nie zabrała ze sobą żadnych rzeczy osobistych, dokumentów czy chociażby pieniędzy. Poza tym, dokąd miałaby uciec i po co? Dlaczego nie daje znaku życia, nie pisze, żeby jej nie szukano, albo że wróci za jakiś czas, gdy wszystko sobie poukłada w głowie? Gdyby rzeczywiście uciekła, z pewnością wiedziałaby, że rodzice będą rozpaczliwie jej szukać. Napisałaby choćby krótką wiadomość. Nikt poza policją nie wierzy, że to wszystko inicjatywa dziewczyny. Zaginięcie Wiktorii sprawia, że mieszkańcy Krapkowic i okolicznych miejscowości są wstrząśnięci. Takiego poruszenia w tych okolicach nie było już od dawna. Chociaż po weekendzie pogoda się popsuła, to mimo tego w deszczu i niesprzyjających warunkach sami szukają dziewczyny bądź jakiegokolwiek śladu po niej. W poszukiwaniach biorą udział głównie rodzice nastoletnich dzieci, którzy jak nikt rozumieją panią Alinę i pana Krzysztofa. Wiedzą, że równie dobrze to oni mogliby być na ich miejscu. Na portalach społecznościowych organizują poszukiwania dziewczyny. Z pomocą wskazówek przekazanych przez policję przeszukują te tereny, których mundurowi jeszcze nie sprawdzili, a które mogą mieć znaczenie. Bezinteresownym wolontariuszom towarzyszą też dziennikarze, którzy na bieżąco starają się informować o sytuacji, ale też rozmawiają z poszukującymi czy bliskimi Wiktorii. Pani Alina, mama zaginionej, wydaje się być już bliska załamania. Rozpaczliwie apeluje do córki, żeby się odezwała. Prosi każdego, kto miał kontakt z Wiktorią 7 marca po godzinie 20 lub kiedykolwiek później, aby zgłosił się do niej lub na policję. Apeluje, że każdy ślad i każdy trop jest teraz istotny. Te słowa wypowiada płacząc. Wydaje się być zagubiona i kompletnie bezradna. To widok, który łamie serce. Poszukiwania trwają. Policja sprawdziła już znajomych oraz bliskich Wiktorii, ale przede wszystkim całą trasę, jaką dziewczyna miała pokonać w sobotę, żeby dotrzeć do domu. To zaledwie 4 kilometry i to w większości wzdłuż uczęszczanych dróg i zabudowań. Sprawdzono liczne tereny między Krapkowicami a Gogolinem, wszelkie pustostany, okolice gogolińskiego ronda, czy wejście do lasu i idącą przez niego ścieżkę, którą Wiktoria musiała przejść, żeby dotrzeć na swoje osiedle. Ich uwadze nie umknął nawet niedaleko położony zbiornik wodny, a w terenie w asyście przewodników już od wielu godzin pracują psy tropiące. Niestety nie podejmują tropu. Mimo tak dokładnych działań i zawężonego obszaru poszukiwań, po dziewczynie nie ma żadnego śladu. Na chwilę obecną pewnym jest tylko to, że pomiędzy godziną 18 a 19 Wiktoria ostatni raz kontaktowała się ze swoim tatą i że w tamtym momencie była na rondzie gogolińskim. To właśnie tam miało też miejsce ostatnie logowanie jej telefonu. Wszyscy zadają sobie teraz pytanie, dokąd dalej mogła się udać? Czy rondo jest najważniejszym elementem tej układanki? Czy poszła dalej? A może zawróciła do znajomych? A może jeszcze inaczej? Na rondzie wsiadła w jakiś samochód. Śledczy sprawdzają, czy to właśnie ten krótki odcinek drogi jest kluczowym elementem w wyjaśnieniu tego zaginięcia. Pytań tylko przybywa, ale nikt się nie poddaje. Mieszkańcy Krapkowic oklejają miasto i pobliskie miejscowości plakatami z wizerunkiem Wiktorii. Przystanki, sklepy, latarnie, samochody, apel dotyczący zaginięcia Wiktorii jest już wszędzie. Policja sprawdza także każdy napływający sygnał, ale do tej pory żaden nie okazał się przydatny. Razem z nagłośnieniem sprawy rośnie odzew. Ktoś widział dziewczynę na dyskotece w Gogolinie, ktoś jechał z nią autobusem do Opola. Wiktorię podobno widziano także w oddalonym od Krapkowic o 40 km Prudniku. Wszystkie te tropy są skrupulatnie sprawdzane, ale za każdym razem okazują się prowadzić donikąd i przynoszą tylko złudne nadzieje, że Wiktoria jednak uciekła z domu.
Sprawa staje się z dnia na dzień coraz bardziej medialna. Ostatecznie już większość portali i największe stacje telewizyjne wspominają o zaginionej dziewczynie. Dzięki członkom rodziny Wiktorii do próby rozwiązania zagadki dołącza się także znany detektyw Krzysztof Rutkowski. Chociaż opinie na temat jego pracy są skrajne, to rodzina ma nadzieję, że w swoich czasem niekonwencjonalnych działaniach może okazać się skuteczny, a na pewno zapewni sprawie jeszcze większe zainteresowanie mediów. Jednak pomimo tego, że poszukiwania dziewczyny z Krapkowic obserwuje już cała Polska, to przez najbliższe dni nie dzieje się nic, a komunikaty o Wiktorii powoli zastępują nowe newsy. Mijają kolejne długie dni pełne niepewności. Jest 18 marca 2015 roku. To już 11 dni, od kiedy Wiktoria nie daje znaku życia. Dzisiaj pracownicy przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji zostają wezwani na miejsce przepompowni, która znajduje się niedaleko osiedla, na którym mieszka Wiktoria z rodzicami, a powodem jest nieokreślona awaria. Gdy pracownicy docierają na miejsce, okazuje się, że pompy nie pracują i że prawdopodobnie przepompownia została zapchana. Pracownicy techniczni otwierają więc właz, żeby ustalić, co jest przyczyną problemu i przede wszystkim, żeby go usunąć, ale wtedy nieoczekiwanie ich oczom ukazuje się potworny widok, którego nigdy nie zapomną. W zbiorniku odnajdują ciało w stanie daleko posuniętego rozkładu. Na miejscu natychmiast pojawia się policja, a teren przepompowni zostaje zabezpieczony i obecnie trwają tam oględziny. Rodzice Wiktorii dowiadują się o makabrycznym znalezisku jeszcze tego samego dnia około godziny 22. Są przerażeni, jednak ani przez chwilę nie myślą o tym, że może to być ich córka. Pani Alina mówi nawet do męża, że właśnie ktoś stracił członka swojej rodziny, nie wierząc, że ten dramat może dotyczyć właśnie ich. I rzeczywiście mogą mieć rację, bo według doniesień medialnych i nieoficjalnych wieści ciało mogło znajdować się tam już dość długo, a Wiktorii nie ma od niespełna 2 tygodni. Chociaż nie ma jeszcze żadnych informacji, kto został znaleziony w przepompowni, ani nikt nawet nie zdradza płci ofiary, to wśród mieszkańców Krapkowic słychać już głosy, że to na pewno Wiktoria. To samo zresztą sugerują media oraz lokalne gazety, mimo że służby niczego nie potwierdzają. Z tego też powodu poszukiwania dziewczyny ciągle trwają, a w oczekiwaniu na wyniki badań policja prosi rodziców Wiktorii o identyfikację zwłok. Chociaż bliscy czują ogromny niepokój z powodu tego kroku, to jest to normalna procedura w przypadku, kiedy odnalezione zostaje ciało w miejscu, gdzie trwają poszukiwania osoby zaginionej. Funkcjonariusze przedstawiają pani Alinie i panu Krzysztofowi zdjęcia wykonane w zakładzie medycyny sądowej, ale rodzice od razu zauważają, że ich zdaniem osoba na fotografiach zupełnie nie przypomina Wiktorii. Bez względu na nieprzyjemny widok, muszą jednak przyjrzeć się uważnie i wtedy pani Alina zauważa jedynie, że ciało ma podobną ilość dziurek w uszach co Wiktoria. Gdy przegląda kolejne zdjęcia, zauważa, że ofiara ma na sobie czarno-czerwony but, a na szyi łańcuszek, taki sam, jaki nosiła ich córka. Chociaż te 3 rzeczy mogą wskazywać na to, że to zaginiona nastolatka, to pani Alina i pan Krzysztof z pełną stanowczością zaprzeczają, by była to Wiktoria. Prokuratura zleca więc niezbędne badania DNA. Zdruzgotani rodzice Wiktorii wracają z identyfikacji do domu, a krótko potem w ich mieszkaniu pojawiają się funkcjonariusze policji, którzy przeszukują wszystkie pokoje. Wtedy też rodzice uświadamiają sobie, że szanse na to, że jednak na zdjęciach z zakładu medycyny sądowej mogła być ich córka, są przerażająco duże. Jest 23 marca. Na fali nowych doniesień swoją konferencję prasową zwołuje Krzysztof Rutkowski, który pojawia się w otoczeniu swoich rosłych pracowników, wyglądających jak pracownicy służb specjalnych. W konferencji uczestniczą też rodzice zaginionej oraz liczni dziennikarze, którzy czekają na ogłoszenie nowych wiadomości. O Wiktorii i niewielkich Krapkowicach znowu mówi cała Polska. Nawet największe krajowe media śledzą teraz sprawę, dlatego wszyscy w napięciu czekają na nowe informacje. Detektyw zaczyna spotkanie mocnymi słowami. Chociaż nie ma jeszcze wyników,
to jego zdaniem nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że to Wiktorię odnaleziono 18 marca. Ogłasza, że wiele na to wskazuje i że w jego ocenie dalsze poszukiwania dziewczyny nie mają już sensu. Detektyw kontynuuje i oznajmia, że Wiktoria z całą pewnością padła ofiarą zabójstwa, w związku z czym oferuje ze swojej strony nagrodę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych dla tego, kto naprowadzi albo wskaże sprawcę. Przestrzega też wszystkie kobiety mieszkające w powiecie krapkowickim, aby uważały na siebie, ponieważ zabójca prawdopodobnie nadal jest na wolności. Przedstawia też swoje podejrzenia, że być może Wiktoria znała osobę, która zakończyła jej życie. Nie wyklucza jednak, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że to jakiś szaleniec, który pała nienawiścią do kobiet. Mężczyzna mówi wprost, że nie zrobiła tego zdrowa na umyśle osoba i że policja najpewniej szuka psychopaty i dopóki go nie odnajdzie, nikt nie może czuć się bezpiecznie. Detektyw w trakcie konferencji zdradza coś jeszcze. Podkreśla, że na pewno sprawca wrzucił ciało bezpośrednio do przepompowni, bo nie ma możliwości, by znalazło się tam w inny sposób. Wspomina też o jednym z dwóch podejrzanych, jakiego wytypował ze swoim zespołem i który jego zdaniem może być sprawcą. Detektyw bez mrugnięcia wspomina o niejakim Marcinie, mieszkańcu Krapkowic. Wymienia, że to 24-latek, który wychowywał się w domu dziecka w Strzegowie, a teraz mieszka samotnie w mieszkaniu komunalnym, do którego wprowadził się od razu po wejściu w dorosłość. Dostał i dostaje pomoc od miasta. Pomaga mu także Krapkowicki Ośrodek Pomocy Społecznej, a wszystko to dlatego, że chłopak ma liczne problemy natury psychicznej, których przyczyna prawdopodobnie leży gdzieś w jego trudnym dzieciństwie. Teraz wychodzi na jaw, że mężczyzna już od jakiegoś czasu, między innymi na swoim facebookowym profilu, publikuje niepokojące, wręcz obrzydliwe posty, w których pisze o chęci bicia i pozbawianiu życia kobiet. Wdaje się też w liczne internetowe dyskusje i pisze obelżywe i pełne agresji komentarze na profilach przypadkowych dziewczyn i kobiet z Krapkowic. Jego fantazje budzą ogromny niepokój. Na dowód swoich słów detektyw pokazuje wydruki ze zrzutami ekranów. Razem z transmisją konferencji te same screenshoty obiegają sieć. Według Rutkowskiego właśnie to może być sprawca, ale szybko dodaje, że policja już go sprawdziła, a nawet zdążyła wypuścić na wolność, bo jak się okazało, niejaki Marcin miał mocne alibi na 7 marca i został wykluczony z grona podejrzanych. Po tym wystąpieniu w mediach aż huczy, a wulgarne wpisy tajemniczego 24-latka publikowane są na wielu portalach. Okoliczni, a szczególnie kobiety, nie czują się bezpiecznie i nawet jeśli mężczyzna ma alibi, to jego zachowanie i jego słowa są wyjątkowo niepokojące. Na całe szczęście nie zostaje to zignorowane przez służby, w związku z czym Marcin trafia do szpitala psychiatrycznego na obserwację. Wszyscy zachodzą jednak w głowę, jakie mężczyzna ma alibi i czy na pewno jest prawdziwe, a jeśli to nie on, to kto odebrał życie Wiktorii? Tego samego dnia, tuż po konferencji, prokuratura informuje, że mają już wyniki przeprowadzonych testów DNA. Wieści są dramatyczne. Nie ma już żadnych wątpliwości, że ciało znalezione w przepompowni, kilkaset metrów od miejsca zamieszkania Wiktorii, należy właśnie do niej. To ostateczny cios dla rodziców, którzy stracili resztki nadziei na to, że ich jedyne dziecko wróci do domu. To także szok dla wszystkich, którzy Wiktorię znali, którzy jej szukali, dla każdego mieszkańca Krapkowic i okolicznych miejscowości. Wszyscy zadają sobie pytanie, jak to możliwe, że tak spokojna i ułożona dziewczyna pada ofiarą zabójstwa i to zaledwie kilkaset metrów od własnego domu. Kto był zdolny do czegoś takiego? Padają też nieco niewygodne pytania, bo ciało zostało ukryte w przepompowni, której teren dookoła jest ogrodzony i zamknięty na klucz. Rodzi się więc coraz więcej wątpliwości, czy zabójca znał to miejsce i miał do niego dostęp, czy może winnego należy szukać wśród pracowników wodociągów. Te liczne pytania obnażają też, że teren przepompowni jako jedyny nie został przez nikogo przeszukany, ani przez policję, ani ochotników. Stało się tak dlatego, bo gdy ruszyły prace w terenie, obiekt był zamknięty na klucz i wydawało się, że nikt nieupoważniony nie mógł mieć do niego dostępu i tym samym wykluczono to miejsce z poszukiwań.
To tym bardziej kieruje podejrzenia w stronę któregoś z pracowników, a policja i prokuratura niczemu nie zaprzeczają, a jedynie przekazują lakoniczne informacje, przez co blady strach, jaki padł na to niewielkie miasto, wcale nie maleje. Zrozpaczeni rodzice i zaniepokojone społeczeństwo czekają na odpowiedzi i na względny chociaż powrót do normalności. Aktualnie kobiety boją się wychodzić wieczorami z domu, a każdy na każdego patrzy podejrzliwie, bo teraz wszystko wskazuje na to, że zabójca nie jest obcą osobą, a kimś stąd. Sprawa Wiktorii na bieżąco opisywana jest w mediach. Rodzice chętnie rozmawiają z dziennikarzami i teraz błagają już o pomoc w ujęciu sprawcy. Obecnie to ich jedyny sens życia i motywacja, żeby w ogóle wstać rano z łóżka. Jak sami mówią, nie mają już nic do stracenia, bo to, co najcenniejsze, zostało im już odebrane. Chcą teraz za wszelką cenę sprawić, żeby osoba odpowiedzialna poniosła karę za ból, jaki im zadała, ale też by już nigdy więcej nikogo nie skrzywdziła. W działania skupiające się na szukaniu sprawcy nadal zaangażowany jest detektyw, który sprawdza każdy możliwy trop, a takich dostaje całe mnóstwo, podobnie zresztą jak policja. Teraz już nikt nie pozostaje obojętny i każdy jest przezorny, a czasem nawet nadmiernie podejrzliwy. Zgłoszeń po sąsiedzku jest coraz więcej, a służby mają mnóstwo roboty. Pojawia się także istotna informacja, że podobna do Wiktorii dziewczyna widziana była właśnie 7 marca w okolicach Ronda Gogolińskiego, gdzie kłóciła się z mężczyzną, który siedział za kierownicą ciemnego samochodu. Mogło być to Audi albo BMW. Detektyw prosi, by każdy, kto był świadkiem takiego zdarzenia lub może kojarzyć kierowcę, zgłosił się do niego lub na policję. Sprawa zaczyna robić się coraz bardziej zagmatwana i pojawia się coraz więcej głosów, że zaangażowanie detektywa wprowadza już tylko chaos. A to zresztą nie koniec kontrowersji wobec jego udziału w sprawie, bo mężczyzna szokuje też swoimi wypowiedziami. Podczas programu Uwaga TVN mówi bez prawie żadnych emocji w głosie, że według jego informacji ciało zostało pozbawione stopy, a podczas konferencji, na której towarzyszą mu rodzice, porównuje odnalezione zwłoki do monstrum. Sprawa dziewczyny z Krapkowic staje się przedmiotem dyskusji w całym kraju. Na jej temat powstają kolejne i kolejne materiały. Nie da się nie zauważyć, jak bardzo ważne jest dla społeczeństwa wyjaśnienie tej zbrodni, jak wiele wzbudza ona emocji. O wypowiedź na temat tego głośnego zabójstwa proszony jest specjalista z zakresu kryminalistyki, wiktymolog oraz kryminolog profesor Brunon Hołyst. Twierdzi on, że bazując na informacjach, które obecnie posiadamy, można wywnioskować, że nie ma tutaj mowy o przypadku i że te zbrodnie musiał popełnić ktoś, kto znał Wiktorię i kto skrupulatnie to wszystko zaplanował. Specjalista wysuwa wniosek, że może w grę wchodzi nieodwzajemniona miłość, a sprawca miał na celu upokorzyć ofiarę. Zdaniem eksperta, tego nie zrobiłby ktoś obcy, a ktoś, kto mógł czuć do niej złość. Jednak kolejne dni nie przynoszą żadnych odpowiedzi, a zamiast nich rodzi się więcej pytań. Okazuje się też, że do tej pory nie odnaleziono telefonu Wiktorii. Nie było go ani przy zwłokach, ani na terenie przepompowni. Czy więc został porzucony, czy sprawca wziął go ze sobą? Aktualnie na te pytania nie da się odpowiedzieć, bo od momentu zaginięcia dziewczyny jej telefon jest wyłączony i nie sposób go namierzyć. Za medialnym szumem i oczekiwaniem na złapanie sprawcy kryje się też wielka tragedia nie tylko rodziny, ale także przyjaciół Wiktorii, koleżanek ze szkoły i jej nauczycieli. Nastolatka była oddaną i kochającą wnuczką i córką, uśmiechniętą i energiczną koleżanką z jednej drużyny, pomocną i dobrą przyjaciółką. Razem z jej odejściem w życiu wielu pojawiła się pustka. Ktoś na miejscu znalezienia ciała na terenie przepompowni postawił biały krzyż i znicze. W szkole rówieśnicy dostają wsparcie psychologa i pedagoga. Otwarcie rozmawiają o tym, co przydarzyło się Wiktorii i jak mogą sobie z tym poradzić. Organizują nawet specjalny apel, żeby uczcić jej pamięć. To niezwykle emocjonalne wydarzenie, a przyjaciółki żegnające Wiktorię z trudem wypowiadają słowa, bo z każdą minutą głos łamie im się coraz bardziej. Płaczą wszyscy, nawet te osoby, które wcześniej dokuczały nastolatce.
Być może teraz uświadomiły sobie, że ich zachowanie nie było na miejscu, ale czasu nie da się już cofnąć i nie będzie im dane przeprosić Wiktorii za to, co jej robiły. Także rodzice zmarłej dziewczyny są pod opieką psychologa. To niezwykle ciężkie doświadczenie. Z reguły dzieci żegnają swoich rodziców. Oni natomiast muszą pożegnać swoją córkę, w dodatku swoje jedyne dziecko. Gdy nadchodzi 27 marca, czas na ostatnią drogę Wiktorii, która jest dla jej rodziców bardzo ważna i chcą, aby była wyjątkowa. Tłumy żegnają dziewczynę w Krapkowicach. Pojawiają się koledzy i koleżanki ze szkoły, pojawiają się sąsiedzi, znajomi, osoby, które brały udział w poszukiwaniach i zupełnie obcy ludzie. To pokazuje, jak dużo wsparcia otrzymują rodzice i jak bardzo ta tragedia wszystkich do siebie zbliżyła. Dla pani Aliny i pana Krzysztofa Wiktoria była najważniejsza i zawsze starali się wspierać córkę w jej marzeniach i realizacji planów. I tym razem nie zawodzą i spełniają ostatnią wolę córki. Chociaż pierwsze pożegnanie Wiktorii odbywa się w jej rodzinnych Krapkowicach, to ciało nastolatki finalnie zostaje pochowane na cmentarzu w Biskupcu Pomorskim, w jej ukochanym miejscu na Mazurach, blisko jej babci, obok której tak bardzo chciała zamieszkać w przyszłości. Od pogrzebu mija kilka dni i kiedy teraz każdy czeka na wieści o tym, że sprawca został złapany, nieoczekiwanie na stronie prywatnego detektywa pojawia się zapis prawdopodobnie ostatniej rozmowy przed śmiercią Wiktorii. Okazuje się, że dziewczyna 7 marca przed godziną 19, czyli w czasie, gdy wracała na piechotę do domu, aktywnie korzystała z telefonu i pisała wiadomości z jedną ze swoich koleżanek. Rozmowa ta, szczególnie w obliczu tego, co się stało, jest szokująca i wyjątkowo niepokojąca. Najpierw to zwyczajna wymiana wiadomości. Wynika z niej, że Wiktoria rusza do domu około 18:15 i idzie w kierunku osiedla sama. Ale o 18:24, gdy wchodzi już do lasu przy torach kolejowych, daje znać koleżance, że jednak ma towarzystwo i pisze jej: haha, idzie za mną jakiś dres. Koleżanka traktuje tego SMS-a jako powód do żartów. Wiktoria zresztą odpowiada w podobnym tonie i także nie sprawia wrażenia, że to ją w jakikolwiek sposób niepokoi, a wręcz zaraz pisze, że obcy chłopak już się zgubił. Ale o 18:30 daje znać przyjaciółce, że wrócił i pisze: i znowu jest, a chwilę później dodaje: idzie przede mną. Obie dziewczyny, zdaje się, znowu lekceważą sytuację, o czym może świadczyć to, że używają radosnych emotikonek, ale o 18:39 Wiktoria znowu pisze o tajemniczym nieznajomym, jakby sytuacja jednak nie dawała jej spokoju. Tym razem wysyła wiadomość: on idzie ze mną, po czym o 18:41 wysyła już dwa ostatnie SMS-y o treści: no nie, to nie jest fajne. Koleżanka wysyła jeszcze do Wiktorii wiadomość zwrotną z pytaniem, czemu to nie jest fajne, jednak ta nie zostaje odczytana, ani nawet dostarczona. Ujawnione SMS-y w obliczu tego, że dziewczyna nie żyje, są przerażające, bo wiele wskazuje na to, że Wiktoria przynajmniej przez 15 minut szła w ciemnym lesie ramię w ramię ze swoim oprawcą, a na dodatek relacjonowała jego obecność i swój niepokój koleżance. Publikacja tych rozmów obnaża kolejne fakty. Okazuje się, że Wiktoria już wcześniej, około 2 lub 3 tygodnie przed zaginięciem, wspominała koleżankom o tym, że wydaje jej się, że jest śledzona przez jakiegoś dresa. Nie mówiła też dokładniej, kim jest ani jak wygląda. Raczej też go nie znała, bo nigdy nie podawała nawet jego imienia. Nie wiadomo jednak, czy faktycznie tak było i czy ma to jakiś związek ze sprawą. Pogrążeni w żałobie rodzice muszą ciągle mierzyć się z wielką niewiadomą i myślą, że ich córka nie wróci nigdy do nich i że była już prawie w domu, gdy ktoś ją zaatakował. Teraz chcą tylko sprawiedliwości, ale zamiast cierpliwego czekania na efekty pracy policji, znowu muszą stawić czoła czemuś niewyobrażalnie trudnemu. Chociaż w ich otoczeniu nie brakuje osób życzliwych, to nie brakuje też samozwańczych detektywów, którzy prowadzą własne internetowe śledztwa. Pod artykułami dotyczącymi sprawy zabójstwa Wiktorii coraz częściej pojawiają się bezpodstawne i krzywdzące komentarze oskarżające o sprawstwo tatę dziewczyny, pana Krzysztofa.
Internauci piszą, że z pewnością kłótnia o Wagary, która miała miejsce dzień przed zniknięciem Wiktorii, miała swoją kontynuację po powrocie do domu ze spotkania z koleżankami. Pan Krzysztof zostaje publicznie oskarżony o krzywdzenie swojej córki pod nieobecność żony w domu, a niektórzy wypisują pełne oszczerstw komentarze, że nie jest prawdziwym ojcem Wiktorii i insynuują nawet, że w momencie, kiedy się o tym dowiedział, po prostu w silnych emocjach pozbawił dziewczynę życia. Te komentarze z internetu, pisane pod płaszczem pozornej anonimowości, przenoszą się jednak do życia realnego i tata Wiktorii zamiast w spokoju przeżywać żałobę i niewyobrażalny ból, jest narażony na niesprawiedliwe traktowanie. Czuje, że musi i że chce się bronić, chce udowodnić, że nie ma nic wspólnego ze śmiercią swojej jedynej córki, aby wszyscy wreszcie skupili uwagę nie na nim, a na prawdziwym sprawcy, który ciągle jest na wolności. To samo zresztą przeżywa były chłopak Wiktorii, Dawid, który podejrzewany jest i przesłuchiwany także przez policję. Pobrano od niego nawet próbki DNA i także na nim internauci nie pozostawiają suchej nitki. Samozwańczy detektywi analizują, dlaczego przy Wiktorii znaleziono wisiorek, który dostała właśnie od niego. Dlaczego miała go przy sobie, skoro była w nowym związku? Zauważają, że na fotografii wysłanej do swojego obecnego chłopaka wisiorka nie miała, więc musiała go założyć chwilę przed wyjściem z domu. Insynuują, że to właśnie dla byłego chłopaka założyła sentymentalną biżuterię i że to z nim spotkała się w lesie. W małej społeczności plotki roznoszą się szybko i równie szybko mogą zniszczyć komuś życie. Dlatego z inicjatywą wychodzi Krzysztof Rutkowski, który organizuje dla obu panów badanie wariografem. To ma wreszcie udowodnić, że mężczyźni nie mają nic wspólnego ze sprawą i zapewnić im spokój od plotek i kłamstw. I faktycznie, wyniki badania wykrywaczem kłamstw nie pozostawiają niedomówień i jednoznacznie wskazują, że ojciec i były chłopak nie mają żadnego związku ze sprawą. Z dnia na dzień, na całe szczęście, komentarze cichną, ale nie zmienia to faktu, że sprawca nadal pozostaje nieuchwytny. Nadal nie wiadomo przecież, kim był tajemniczy mężczyzna, którego Wiktoria nazwała Dresem i który szedł za nią 7 marca i czy to rzeczywiście on zrobił jej krzywdę. Rodzice otwarcie mówią, że nie spoczną, dopóki nie odnajdą człowieka, który zabrał im córkę. Publicznie deklarują, że jeżeli nie pomoże praca policji i jednego detektywa, to wynajmą kolejnego i kolejnego. Chcą spojrzeć w oczy bestii, która zabrała ich dziecko i zapytać, dlaczego. Wierzą z całych sił, że ten dzień w końcu nadejdzie. Ich prośby zostają wysłuchane. Jest wtorek, 5 maja 2015 roku. Po trwającym 1,5 miesiąca śledztwie, media obiega informacja, że policja zatrzymała podejrzanego w sprawie. To, kim jest ta osoba, szokuje wszystkich, bo zatrzymanym okazuje się być mieszkaniec Gogolina, Artur, zaledwie 2 lata starszy od Wiktorii. Na dodatek w ogóle się nie znali. Nikt nie rozumie dlaczego, co było powodem, że stojący u progu dorosłości chłopak postanawia zamordować obcą i niewiele młodszą od siebie dziewczynę, czy w ogóle jest na to jakiekolwiek wytłumaczenie. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Opolu przekazuje wstrząsające wiadomości, że niepełnoletni jeszcze Artur przyznał się do zbrodni i złożył w sprawie obszerne wyjaśnienia. Dodatkowo prokuratura dysponuje odpowiednimi dowodami, takimi jak nagrania z monitoringu, gdzie widać dokładnie, że chłopak idzie za Wiktorią. A więc to wszystko wcale nie jest pomyłką. Artur zostaje jednak oskarżony nie o zabójstwo, a o dokonanie rozboju i spowodowanie ciężkiego uszkodzenia ciała, za co grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności, a jeżeli sprawcą jest osoba nieletnia, to kara ta nie może wynieść więcej niż 8 lat. Wszyscy są skołowani, a zdziwienie sięga zenitu, kiedy prokuratura ujawnia, że według ich ustaleń dziewczyna straciła życie podczas kradzieży telefonu komórkowego wartego 400 zł. To, co się dzieje, wzbudza niedowierzanie, ale i oburzenie. Przecież życie straciła młoda, pełna życia i mająca mnóstwo planów dziewczyna, i to z tak błahego powodu. Na dodatek wiele wskazuje, że jej oprawca będzie mógł wyjść z więzienia jako 25-latek. Opinia społeczna zachodzi w głowę, jak to możliwe, że kara może być tak niska.
Nawet jeżeli sąd wyrazi zgodę na to, by nieletni karany był jako osoba dorosła, to na wolność wyjdzie przed 30 rokiem życia. Ale oburzenie nic nie da, bo okazuje się, że organy ścigania mają związane ręce. Prokuratura postawiła takie zarzuty, bo na chwilę obecną po prostu nie ma wystarczających dowodów na to, że nastolatek działał z zamiarem dokonania zabójstwa. Teraz zakłada się, że śmierć Wiktorii była wynikiem przypadku. Po tym głośnym na cały kraj zatrzymaniu 17-latka, każdy zastanawia się, kim jest Artur. Czy to faktycznie psychopatyczny morderca, czy to planował i czy to on śledził dziewczynę już wcześniej. Artur wychowywał się w Gogolinie. Nie miał łatwego dzieciństwa, bo już jako 5-latek został opuszczony przez mamę, która wyjechała za granicę i która niestety sporadycznie kontaktowała się ze swoim synem. Początkowo chłopca wychowywał tylko tata. Później mężczyzna związał się ponownie i doczekał się kolejnego dziecka z nową partnerką. Artur zaakceptował przyrodnie rodzeństwo i macochę, a wręcz traktował kobietę jak prawdziwą mamę, która też odwzajemniała uczucie i starała się, żeby chłopiec nie odczuwał braku biologicznej mamy. Jako dziecko lubił sport i piłkę nożną i nie sprawiał problemów, jednak z czasem, gdy przestawał być małym chłopcem, coraz częściej dostrzec można było jego drugą twarz. Zaczynało się niewinnie, od małych wagarów, a skończyło na regularnym opuszczaniu szkoły. Przed zatrzymaniem chodził do szkoły zawodowej w Opolu i planował zostać murarzem, ale jego wyniki i frekwencja odbiegały od normy. Zaczął sprawiać problemy także poza szkołą i swój pierwszy kontakt z policją miał już w 2012 roku, gdzie zapisał się w kartotekach za drobne kradzieże. Wszystkie jego przewinienia były jednak do tej pory umarzane przez sąd rodzinny. Artur miał zresztą kuratora, który mimo jego wybryków uważał go za spokojnego i wyjątkowo posłusznego chłopca. W domu też zachowywał się poprawnie i kiedy rodzice prosili go o pomoc, nigdy nie odmawiał i chętnie brał udział w pracach domowych. Nic nie wskazywało na to, że chłopak, który na swoim koncie ma wagary i kradzieże przysłowiowego batonika, może kiedyś dopuścić się czegoś tak strasznego. Tata i przyrodnia mama wierzyli cały czas, że w końcu uda im się dotrzeć do Artura, że ten w końcu dorośnie i zrozumie, że jego zachowanie nie doprowadzi go do niczego dobrego. Być może myśleli, że to okres dorastania jest u niego wyjątkowo burzliwy i że z czasem wszystko się uspokoi. Mimo wszystko nie czekali z założonymi rękami i nie dawali za wygraną. Starali się wpływać na syna, rozmawiać z nim i tłumaczyć mu, co jest dobre, a co złe. Artur, chociaż zawsze cierpliwie i wydawałoby się z pokorą, wysłuchiwał tego, co mają do powiedzenia jego rodzice, to jednak po czasie i tak robił swoje. W rozmowie z dziennikarką macocha Artura opowiada także o tym, jak zachowywał się jej pasierb już po dokonaniu zabójstwa. Bardzo niepokojące jest to, że nie okazywał żadnych emocji. Okazuje się, że nikomu nie dał po sobie poznać, że coś go gryzie. Mało tego, zdarzały się sytuacje, że jego tata głośno w jego obecności komentował sprawę zaginięcia, a potem już tajemniczego sprawcę, którego według niego powinno spotkać to samo, co spotkało Wiktorię. Wypowiadając te słowa, mężczyzna w najgorszym koszmarze nie pomyślałby, że to jego syn stoi za zbrodnią, która wstrząsnęła całą okolicą. Artur ani razu nawet się nie zająknął i ze spokojem wysłuchiwał rozemocjonowanego ojca. Gdy na początku maja w domu rodziny pojawiła się policja, rodzice Artura myśleli, że znowu coś przeskrobał, ale gdy dowiedzieli się, że chodzi o Wiktorię, byli zaskoczeni i tłumaczyli sobie to tak, że po prostu może ma jakąś wiedzę na temat zdarzenia, może zna kogoś zamieszanego albo po prostu coś słyszał. Kiedy jednak policja aresztowała Artura i oznajmiła, że prawdopodobnie to właśnie on odpowiedzialny jest za śmierć gimnazjalistki z Krapkowic, byli zdruzgotani. Ani tata, ani macocha Artura do teraz nie mogą zrozumieć i uwierzyć w to, że chłopak popełnił taką zbrodnię, a tym bardziej, że mógł ją zaplanować, jak informowały wcześniej media. Są niemal pewni, że śmierć Wiktorii była wynikiem nieszczęśliwego wypadku, do którego doszło podczas kradzieży. Przybrana matka chłopaka nie uważa go za mordercę, bo według niej mordercą jest osoba, która celowo pozbawiła drugą osobę życia, a celem jej pasierba była, jak twierdzi, tylko kradzież telefonu. Odmienne zdanie mają rodzice Wiktorii.
Zrozumiałe jest to, że uważają 17-latka za potwora, który odebrał im najcenniejszy skarb, jakie dało im życie, i nie zgadzają się z klasyfikacją czynu, czyli rozbojem z ciężkim uszkodzeniem ciała. Według nich, ale i wielu obserwujących sprawę, chłopak powinien odpowiadać za zabójstwo. Gdy toczy się debata na temat sądownictwa i tego, czy było to umyślne, czy przypadkowe działanie, do rodziców Wiktorii docierają kolejne wstrząsające wiadomości. Okazuje się, że zdjęcia z zatrzymania Artura, jakie pojawiły się w mediach, budzą niemałe poruszenie. Kilka osób rozpoznaje charakterystyczną bluzę z ogniami na kapturze, jaką w trakcie zatrzymania miał na sobie oskarżony chłopak. Ludzie przypominają sobie, że podobna osoba, na dodatek w takiej samej bluzie, brała udział w poszukiwaniach wtedy jeszcze zaginionej Wiktorii. Zapamiętali go, bo był aktywny i rzucał propozycje, gdzie szukać nastolatki. Kierował wolontariuszy w stronę opuszczonych domów czy innych miejsc, jak się teraz okazuje, odległych od miejsca znalezienia zwłok. Wiele wskazuje więc na to, że chłopak z premedytacją mógł próbować zmylić tropy i opóźniać odnalezienie ciała. Czy więc ten niepozorny młody człowiek to zepsuty i zdemoralizowany do szpiku kości bandyta bez serca? Czy może przerażony swoim czynem, zdesperowany dzieciak, który zaczął zdawać sobie sprawę, że właśnie przegrał swoje życie? Dzięki zeznaniom Artura i jego aktywnemu udziałowi podczas wizji lokalnej oraz szczątkowym informacjom, które przekazuje policja i prokuratura, dowiadujemy się, jak prawdopodobnie wyglądała sobota 7 marca. Jest po 18 i jest już ciemno. Wiktoria żegna się ze znajomymi, z którymi spędziła miłe popołudnie, i wraca na piechotę z Gogolina do Krapkowic. W drogę do domu wybiera się sama. Wracała już tędy nieraz i wie, którędy będzie najszybciej. Nie wie jednak, że jeszcze w Gogolinie jest obserwowana. Artur idzie za nią już od jakiegoś czasu, co rejestrują kamery monitoringu. To jednak nie Wiktoria budzi zainteresowanie 17-latka, tylko jej telefon, z którego dziewczyna intensywnie korzysta i zdaje się, że nie widzi poza nim świata. Podobnie zresztą Artur, który od razu zauważa świecący ekran smartfona wartego zaledwie 400 zł. W którymś momencie postanawia, że urządzenie musi być jego. Chłopak analizuje sytuację. Zauważa, że Wiktoria jest sama, a na dodatek oddala się od zabudowań i kieruje w stronę lasu. Jest przekonany, że z dala od świadków uda mu się wyrwać dziewczynie telefon, która zapewne będzie łatwym celem, i sama akcja kradzieży potoczy się szybko i sprawnie. Ale im bliżej są lasu i ustronnego miejsca, tym jego plan zaczyna się komplikować, bo Wiktoria wyraźnie zauważa Artura. Coraz częściej ogląda się za siebie, a w pewnym momencie przyspiesza nawet kroku. Na chwilę przynosi to efekt, bo gubi chłopaka, a w międzyczasie korzysta z chwili oddechu i o wszystkim za sprawą SMS-ów informuje koleżankę. Jednak jej wiadomości mogą wydawać się nieco lekceważące powagę sytuacji. Być może rzeczywiście nie widzi zagrożenia ze strony młodo wyglądającego i drobnego chłopaka. Ale gdy ten znowu pojawia się w zasięgu jej wzroku, Wiktoria ponownie poświęca mu w SMS-ach dużo uwagi, co może świadczyć, że zaczyna czuć się niepewnie. Być może Wiktoria nawet przeczuwa złe zamiary Artura, może zauważa jego nienaturalne zachowanie, ale prawdopodobnie uspokojona żartobliwą reakcją koleżanki idzie dalej, oddalając się od zabudowań. Kiedy nastolatka mija rondo i wchodzi w leśną drogę, Artur decyduje się, że to właściwy moment, aby ją okraść. To spokojne, odludne miejsce, które pomimo, że znajduje się niedaleko ruchliwej drogi, jest mało przejrzyste dla poruszających się pojazdów. Nie ma możliwości, żeby ktoś ich teraz widział. Artur zresztą nie ma już czasu na rozmyślanie. Musi zadziałać z zaskoczenia. Nie jest umięśniony ani wysportowany, wręcz przeciwnie, jest szczupły i nie za wysoki. Im bliżej jest Wiktorii, tym bardziej dociera do niego, że jego ofiara z kolei wygląda na wysportowaną i sprawną fizycznie, ale w jego głowie klamka już zapadła. Artur niespodziewanie atakuje Wiktorię, z którą szedł już od kilkunastu minut, czym też prawdopodobnie uśpił jej czujność. Próbuje wyrwać jej telefon, ale Wiktoria, chociaż jest kompletnie zaskoczona, broni się, a na dodatek wcale nie jest łatwym przeciwnikiem. Między parą młodych ludzi dochodzi do szarpaniny i rękoczynów, w wyniku czego dziewczyna niefortunnie upada i uderza głową o beton.
Według zeznań Artura, od razu po upadku traci przytomność, co ten wykorzystuje i zabiera Wiktorii telefon, po czym ucieka. Następnie ze swoim łupem kieruje się w stronę domu, ale w połowie drogi dociera do niego, że nikt go nie goni, ani nawet za nim nie woła. Wiktoria jeszcze przed chwilą zacięcie walczyła, a teraz tak po prostu odpuściła. To nie daje mu spokoju. Postanawia wrócić na miejsce, gdzie zostawił nieprzytomną gimnazjalistkę. Chce sprawdzić, dlaczego nawet nie woła o pomoc. Gdy dociera na miejsce szarpaniny, zauważa, że dziewczyna nadal leży w takiej samej pozycji, w jakiej ją zostawił. Na brzuchu, twarzą do ziemi. Według zeznań Artura oraz tego, co przedstawił podczas eksperymentu procesowego, chłopak próbuje ją cucić, a może nawet reanimować. Szybko jednak dociera do niego, że te działania nie przynoszą żadnego skutku, a Wiktoria nadal nie wstaje, nie rusza się, ani nawet nie otwiera oczu. Artur wpada w panikę. Zdaje sobie sprawę, że może w wyniku upadku Wiktoria straciła życie. Jest tym przerażony, nie ma planu, wie tylko, że musi ukryć ciało. Mieszka tu i doskonale zna okolice. Wie też, że niedaleko znajduje się przepompownia. Chociaż jest to miejsce ogrodzone i zamknięte na kłódkę, to jakiś czas temu ktoś zrobił dziurę w siatce. Artur o tym wie, dlatego bez zastanowienia przeciąga dziewczynę przez leśną ścieżkę, a potem przez uszkodzone ogrodzenie dostaje się na teren przepompowni. Wszystko mu sprzyja, bo okazuje się, że wieko zbiornika jest niezabezpieczone w odpowiedni sposób i łatwo je otworzyć. Mimo tylu działań i takiej energii włożonej w przemieszczenie Wiktorii, do Artura nie przychodzi otrzeźwienie. Nie decyduje się, by wezwać pomoc i nie sprawdzając nawet, czy dziewczyna żyje, bezdusznie wrzuca Wiktorię do zbiornika, po czym zamyka wieko i odchodzi. Chwilę później pozbywa się też telefonu, który dopiero co ukradł. Boi się, że zostanie za jego sprawą namierzony i złapany. To historia, którą przedstawił Artur i która jest wstrząsająca. Ale czy jest ona zgodna z prawdą? Czy to czysty przypadek i splot nieprzemyślanych decyzji podjętych pod presją czasu i sytuacji? Czy może Artur to nie tylko osiedlowy chuligan, ale ktoś bezwzględny, kto za nic ma ludzkie życie? W wersję Artura wierzą śledczy oraz prokuratura i uważają ją za logiczną i spójną, ale nie wierzy w nią rodzina Wiktorii. Dla nich wiele kwestii jest wciąż niewyjaśnionych. Nikt bowiem nie postarał się odpowiedzieć na pytanie, czy to Artur jest osobą, która już od jakiegoś czasu śledziła Wiktorię. Wiele osób nie wierzy też, że działał sam. W jaki sposób tak drobny chłopak dał radę Wiktorii? W jaki sposób udało mu się przetransportować ciało na teren przepompowni samodzielnie? Skoro nie chciał nikogo skrzywdzić, to dlaczego nie zadzwonił po pomoc? Czy liczył na to, że w ten sposób uniknie odpowiedzialności? Jeżeli jest tak jak twierdzi, to gdzie skrucha? Gdzie przerażenie, które podobno nim kierowało? Czy ktoś, kto rzekomo przez przypadek odbiera komuś życie, potrafi spać spokojnie i normalnie funkcjonować? Mija kilka miesięcy. Jest koniec 2015 roku, a Artur nadal przebywa w areszcie tymczasowym. Dzisiaj też media obiegają pierwsze od dawna dobre wieści. Po analizie zebranych przez prokuraturę dowodów, zmieniona zostaje kwalifikacja czynu z rozboju z ciężkim uszkodzeniem ciała na zarzut zabójstwa, do którego Artur wciąż się nie przyznaje. Co wpłynęło na taką decyzję prokuratury, nie zostaje jednak do końca przedstawione, ale to, co przy okazji tych wieści wychodzi na jaw, jest szokujące. Okazuje się, że w momencie, kiedy Artur wrzucał Wiktorię do kolektora ścieków, ta jeszcze żyła. Jak ustalili biegli, przyczyną śmierci najprawdopodobniej wcale nie były urazy spowodowane upadkiem i uderzeniem w głowę, a utopienie. Gdyby więc Artur w którymś momencie trwającej jednak dłuższy czas próby zatarcia wszelkich śladów znalazł chwilę refleksji, odnalazł w sobie ludzki odruch i wezwał pomoc, albo nawet zostawił Wiktorię w lesie, to możliwym jest, że dziewczyna dzisiaj by żyła. Wrzucając ją do przepompowni, skazał ją na pewną śmierć i nie dał szans na ratunek. Te wieści wstrząsają wszystkimi i są wręcz druzgocące. Zmiana kwalifikacji daje jednak nadzieję na sprawiedliwy proces i surową karę. Od bezsensownej śmierci Wiktorii mija prawie 1,5 roku.
Jest koniec sierpnia 2016, gdy w Sądzie Okręgowym w Opolu rusza proces Artura. Podczas jego trwania na światło dzienne wychodzi także informacja o tym, że w czasie popełniania czynu Artur był pod wpływem środków odurzających i alkoholu. Zarówno prokuratura, jak i rodzice Wiktorii żądają dla niego najsurowszej kary, jaką może dostać nieletni, czyli 25 lat pozbawienia wolności. Dla nich jest jasne, że Artur dokonał zbrodni tylko po to, żeby zatuszować ślady rozboju. Pełnomocnik rodziców Wiktorii podnosi także, że chłopak w obliczu takiej tragedii nie jest nawet szczery. Powołuje się m.in. na jedną z ponad 20 opinii biegłych wydanych w tej sprawie. Według jednej z nich Artur nie mógł ciągnąć Wiktorii po podłożu, tak jak wyjaśniał. Nie ma żadnych śladów ani dowodów, które potwierdziłyby taką wersję. Mało tego, podczas wizji lokalnej ciągnięty przez chłopaka manekin miał widoczne ślady i otarcia, których Wiktoria nie miała. Dziewczyna nie miała też poniszczonych ubrań, czy więc Arturowi ktoś pomagał? Inne zdanie odnośnie winy i wysokości kary ma obrona Artura. Pani mecenas uważa, że chłopak nie zasługuje na karę większą niż 14 lat pozbawienia wolności. Wylicza, że przyznał się do popełnionego czynu i że od samego początku po dziś dzień mówi, że nie chciał skrzywdzić Wiktorii. Adwokat podkreśla, że zależało mu tylko na telefonie, a reszta to splot nieprzemyślanych decyzji podjętych w desperacji i w strachu. Szokujący jest także wniosek pani mecenas, bowiem śmiało twierdzi ona, że do śmierci Wiktorii poniekąd przyczynili się także pracownicy wodociągów, którzy nie zadbali o to, żeby wejście na teren przepompowni było zamknięte, ale przede wszystkim, aby właz do kolektora nie był możliwy do otwarcia przez osoby nieupoważnione. To bardzo śmiałe spostrzeżenie nie umyka obserwującym sprawę i spotyka się z oburzeniem i krytyką. Sam Artur, podobnie jak w trakcie śledztwa, i teraz w czasie procesu współpracuje i okazuje nawet skruchę. Przeprasza rodziców Wiktorii, a wrzucenie jej do zbiornika nazywa najgłupszym pomysłem w życiu. Mija zaledwie miesiąc od rozpoczęcia procesu. Jest 27 września 2016 roku. Dziś sąd wydaje wyrok i skazuje Artura na 14 lat więzienia w systemie terapeutycznym oraz nakazuje zapłacenie zadośćuczynienia w kwocie 100 tysięcy złotych rodzicom Wiktorii. Wyrok jest nieprawomocny i można się do niego odwołać, co już teraz zapowiada i prokuratura, i oskarżyciele posiłkowi, czyli rodzice dziewczyny. Nie da się ukryć, że to wyjątkowo niski wyrok, biorąc pod uwagę fakt, że skazany będzie mógł ubiegać się o warunkowe wyjście z więzienia już po 7 latach za kratami. Wyrok ten budzi tak duże kontrowersje, że w sprawie głos zabiera minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, który obiecuje interwencję ze swojej strony. W przeciwieństwie do sądu orzekającego, uważa, że takie czyny powinny być surowo karane, aby pokazać ewentualnym przyszłym nieletnim sprawcom, że nikt nie będzie traktował ich pobłażliwie ze względu na ich wiek. Proces przed Sądem Apelacyjnym we Wrocławiu rozpoczyna się już po 3 miesiącach od ogłoszenia wyroku Sądu Pierwszej Instancji w Opolu. Sąd apelacyjny nie ma wątpliwości co do tego, że Artur jest winny zarówno rozboju, jak i zabójstwa Wiktorii i wymierza chłopakowi karę 25 lat pozbawienia wolności, co, jak podkreśla, jest karą nadzwyczajną, ale za to słuszną i sprawiedliwą. W uzasadnieniu wyroku usłyszeć można to, co od dawna myślało wielu. Artur to młoda, zdemoralizowana osoba, która pomimo starań i wsparcia kuratora oraz swoich rodziców od lat nie wykazuje żadnej chęci zmiany. Z tym wyrokiem nie zgadza się obrona chłopaka i zapowiada kasację wyroku, która zostaje oddalona, w związku z czym młody zabójca musi odbyć zasądzoną wcześniej karę 25 lat więzienia. Chociaż zapadł surowy wyrok, w zasadzie najsurowszy, to nie jest on w stanie przywrócić życia Wiktorii. Pomimo, że ani śledczy, ani prokuratura nie dopatrzyli się w żadnym z dowodów możliwości wystąpienia drugiego sprawcy, to rodzice Wiktorii nadal uważają, że zabójca ich córki nie mógł działać sam. Wierzą, że z czasem Artur wyda swojego wspólnika lub wspólników. Warto zadać sobie też pytanie, czy w ogóle można wierzyć w wersję Artura, bo był przecież pod wpływem. Według opinii ekspertów w czasie popełniania czynu był na pewno poczytalny, ale ma też zaburzoną osobowość.
Tragedia Wiktorii, która padła ofiarą prawie swojego rówieśnika, chociaż jest sprawą wyjaśnioną, to wciąż rodzi pytania. Kto zawiódł? Czy to wina rodziców, trudnej sytuacji w dzieciństwie, braku biologicznej mamy, a może wpływu ze strony środowiska, w jakim obracał się Artur? Czy kurator nie zauważył drugiej strony chłopaka, czy po prostu mamy do czynienia ze świetnym manipulatorem? W sprawie Wiktorii zmylonych zostało wielu. Począwszy od prywatnego detektywa, kuratora, rodziców, profilerów czy doświadczonych śledczych. Prawie nikt nie spodziewał się takiego rozwiązania tej zagadki. Także ujawnienie ciała było kwestią przypadku. Mimo intensywnych prac i analiz, mimo tego, że wszyscy byli tak blisko, to przez 11 dni nikt nie potrafił odnaleźć Wiktorii, chociaż jej ciało ukryte było zaledwie 200 metrów od domu. Kim byłaby dzisiaj Wiktoria? Gdyby żyła, miałaby zaledwie 23 lata. Może kończyłaby studia, może byłaby zawodniczką w jednym ze śląskich kobiecych klubów piłkarskich. Może spełniałaby się w roli trenerki na Mazurach, blisko swojej babci. Może też wybrałaby zupełnie inną drogę, drogę, której nigdy nie udało jej się zacząć, bo straciła szansę na życie z okrutnie błahego powodu i przez bezduszne decyzje. Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam Cię na patronite.pl/OlgaHering, a także na moje media społecznościowe. Szczególnie zapraszam Cię na mój Instagram, gdzie często dzielę się podpowiedziami, kiedy można spodziewać się nowego odcinka. Serdecznie dziękuję też wszystkim moim patronom. Ten odcinek dedykuję właśnie Wam.